Witam Was, z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania HTC One A9. Jeśli chodzi o sam design, tutaj nie ma tak naprawdę żadnych złudzeń, że no HTC mimo wszystko wzorowało się trochę na urządzeniach od Apple. Mam tu na myśli oczywiście iPhone'a 6 i 6S, ponieważ A9 jest wręcz bliźniaczo podobna, może pomijając to, że akurat oczko aparatu jest umieszczone na samym środku górnej części. Samo wykonanie, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo przypadło mi do gustu. Przede wszystkim kolor aluminium jest świetny, akurat tej wersji kolor stycznej, to muszę powiedzieć od razu. Zaokrąglenia, które są na prawej, a także lewej krawędzi, również poprawiają chwyt urządzenia, ale mimo wszystko moim zdaniem aluminium użyte do wykonania HTC One A9 jest troszeczkę za śliskie, ponieważ urządzenie nie do końca komfortowo się trzyma w dłoniach. Miałem często takie sytuacje, że A9 po prostu chciała mi się wyślizgnąć z moich dłoni. Na ogromną pochwałę należy zaliczyć to, że przycisk Power posiada bardzo fajną, odrębną teksturę od przycisku do sterowania głośnością i pomimo tego, że oba te przyciski są umieszczone obok siebie, to bardzo łatwo jest je od siebie odróżnić. Kolejna sprawa, czyli czytnik linii papilarnych. Czy to działa szybko, czy to działa wolno? W moim odczuciu na pewno wolniej niż w Honorze 7 i to muszę powiedzieć od razu, ale wydaje mi się, że na równi z czytnikiem linii papilarnych użytym w urządzeniach Sony z najnowszej serii Z5, a także na przykład z urządzeniami Samsunga. To, co mi się nie do końca spodobało, to to, że czytnik jest umieszczony w takim lekkim zagłębieniu, często jest go troszeczkę słabo wyczuć. Natomiast jeśli chodzi o prędkość działania, czasami zdarza się, że czytnik w ogóle nie reaguje. Miałem takie sytuacje, że przykładałem po prostu zaprogramowany palec i urządzenie się po prostu w żaden sposób nie wybudzało. Tutaj możecie zobaczyć, że jeśli tak musimy ten przycisk, urządzenie się wybudzi, ale poprosi nas, żebyśmy dłużej ten palec przytrzymali. W Honorze 7 na przykład, gdybym tak musnął tylko ten czytnik linii papilarnych, urządzenie od razu by się odblokowało. Taka drobna rzecz. Kolejna sprawa, która tyczy się czytnika linii papilarnych, to to, że jest on również przyciskiem Home. Może nie posiada on żadnego takiego jakby kliku wyczuwalnego, natomiast działa on na zasadzie dotyku. Kiedy jesteśmy w jakiejś aplikacji, dajmy na to, wejdziemy sobie na przykład do ustawień, możemy nacisnąć właśnie w tym miejscu i jesteśmy od razu przenoszeni do naszego ekranu domowego. Trochę też dla mnie niezrozumiałe, ponieważ tutaj również mamy przycisk Home i są one umieszczone obok siebie, natomiast w moim użytkowaniu częściej korzystałem właśnie z tego przycisku Home umieszczonego w czytniku linii papilarnych. Muszę Wam powiedzieć, że sam wyświetlacz jak dla mnie jest fenomenalny za sprawą tego, że jest to AMOLED i o ile się nie mylę, jest to chyba pierwsze urządzenie od HTC, które posiada właśnie ekran wykonany w takiej technologii. No i oczywiście muszę Wam to powiedzieć, czyli świetny kontrast, świetne nasycenie koloru, świetne ich odwzorowanie i na przekątnej 5 cali rozdzielczość Full HD w moim odczuciu w zupełności wystarcza do tego, żeby wszelkie czcionki były na tyle ostre, żebyśmy nie dopatrzyli się jakichkolwiek poszarpanych właśnie czcionek bądź obrazów. Pod tym względem jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Również kąty widzenia naprawdę pod względem wyświetlacza jest świetnie. Patrząc na samą cenę HTC One A9, można stwierdzić, że jest to urządzenie flagowe, natomiast patrząc pod kątem samej specyfikacji, no tak naprawdę nie jest zbyt kolorowo. Oczywiście muszę Wam powiedzieć to, że urządzenie działa naprawdę bardzo płynnie, kiedy nie jest obciążone, natomiast kiedy jest już obciążone, dajmy na to, pobieramy sobie kilkanaście aplikacji w tle, to już niestety HTC One A9 zwalnia do tego stopnia, że pojawiają się klatkowania animacji i to w moim odczuciu występowało, kiedy urządzenie było właśnie obciążone. No i winowajcą na pewno jest pamięć RAM. Akurat w mojej wersji jest to 2 GB, ponieważ mam tutaj pamięć wewnętrzną 16 GB i pamięć RAM 2 GB. Natomiast jest również dostępna wersja 32 GB pamięci wewnętrznej oraz 3 GB pamięci RAM. I te 3 GB wydaje mi się, że wniosłyby troszeczkę lepszą płynność pod tym właśnie obciążeniem, ponieważ kiedy urządzenie nie jest obciążone, zdaje się działać naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. No i sam procesor Snapdragon 607 17, no nie jest to flagowa jednostka, można tak to właśnie ująć, tutaj raczej spodziewałbym się Snapdragona 808 przynajmniej, no niestety takiej jednostki tutaj nie mamy, mamy Snapdragona 617. W użytkowaniu na co dzień sprawdza się ok, pograłem sobie wymagającą grę, w tym przypadku Need for Speed No Limits i naprawdę działało to wszystko bez żadnego zająknięcia, no natomiast takiej wydajności na co dzień, kiedy mocno używamy telefonu, kiedy mocno go obciążymy uruchomionymi aplikacjami w tle, no niestety akurat tej wersji
z 2 GB pamięci RAM może być troszeczkę słabo, jeśli chodzi o płynność działania. Ostatnie testy czasu pracy na baterii sprawdzałem poprzez sieć Wi-Fi. Cieszy mnie fakt, że akurat tutaj w tej wersji Androida wraz z HTC Sense, czyli Android Marshmallow oraz HTC Sense, możemy w końcu podejrzeć, ile czasu był uruchomiony wyświetlacz. Przechodzimy w tym celu do ustawień zarządzania, wchodzimy w użycie baterii, no i mamy ekran, możemy podejrzeć, ile był uruchomiony. Testy, tak jak mówiłem, przeprowadzałem na sieci Wi-Fi jak do tej pory, no i to, co możecie zobaczyć, no szczerze, nie jest zbyt porywające. Około 3 godziny wydaje mi się, że to urządzenie na ekranie poprzez sieć Wi-Fi powinno wytrzymać, ale niestety nic więcej. Nie jest to jakiś też straszny wynik, natomiast w moim odczuciu mogłoby być troszeczkę lepiej. 13 megapikseli f2.0. Trzeba przyznać, że te aspekty na papierze nie budzą jakiegoś szybszego bicia serca wśród geeków, natomiast w moim odczuciu aparat jest jak najbardziej poprawny. Urządzenie dość szybko ostrzy, to możecie zobaczyć. Same zdjęcia, jeśli nie mamy uruchomionego trybu HDR, również są dość szybko wykonywane. 13 megapikseli f2.0. Trzeba przyznać, że te wartości nie robią jakiegoś dużego wrażenia i nie przysparzają o szybsze bicie serca geeków, natomiast w moim odczuciu aparat jest jak najbardziej poprawny. Przede wszystkim szybko ostrzy, to muszę powiedzieć od razu. Zdjęcia też są szybko wykonywane, możecie zobaczyć, naprawdę ta migawka zdaje się działać bardzo, bardzo płynnie. HTC dorzuca nam też trochę trybów, m.in. tryb profesjonalny, tutaj za to ogromny plus. Możemy nawet tutaj wykonywać zdjęcia w formacie RAW i wszystko manualnie poustawiać. Mamy również zwolnione tempo, timelapsy, więc jeśli chodzi o funkcję tego aparatu, jest naprawdę dość bogato. Natomiast jeśli chodzi o jakość zdjęć, zdjęcia, jakie do tej pory testowe wykonałem przy dobrym oświetleniu, naprawdę były dość w porządku, jeśli chodzi o ostrość, jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów. W moim odczuciu jest jak najbardziej poprawnie, jeśli chodzi o zdjęcia, na przykład zdjęcia wykonywane na zewnątrz, możecie zobaczyć tutaj akurat w trybie HDR. W moim odczuciu naprawdę bardzo, bardzo ładne zdjęcie wykonane przez HTC One A9. No i poszczegółowe omówienie aparatu standardowo zapraszam Was do końcowej recenzji tego urządzenia. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z użytkowania HTC One A9. Muszę Wam powiedzieć, że ogólnie ujmując, pomijając design mocno nawiązujący do iPhone'a, jest to jak najbardziej fajne urządzenie, którym warto się zainteresować. Już teraz zapraszam Was na końcową moją opinię na temat tego urządzenia do końcowej recenzji, a tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.